Mamy szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do potęgi n plus 1 razy n do potęgi p. I pytanie jest takie, jakie są wszystkie wartości p takie, że ten szereg jest zbieżny. No i mamy tutaj wybrać jedną z możliwości. No dobrze, więc ja tutaj sobie skopiowałem, spróbujemy rozwiązać to zadanie tutaj. Więc pytanie jest o wszystkie wartości p. Może napiszmy tutaj kilka pierwszych wyrazów tego szeregu, żeby się zorientować, co tu się dzieje. No więc tu jest to minus 1 dn plus pierwszej, prawda? Czyli to jest albo 1, albo minus 1 na przemian. Czyli tak, jak n jest równe 1, to jest minus 1 do kwadratu, czyli 1, czyli jest 1 do p tej. No i potem będzie minus 2 do p tej, prawda? Ten co 1, tutaj mamy 1 albo minus 1, czyli plus 3 do p tej, minus 4 do p tej, plus i tak dalej. To jest, mamy do czynienia z takim szeregiem, prawda? To jest szereg naprzemienny. Szereg naprzemienny. Czyli taki szereg postaci właśnie minus 1 do potęgi n, czy n plus 1, to jest tutaj, nie ma znaczenia, razy szereg o wyrazach dodatnich, czy też ciąg dodatni razy minus 1 do potęgi n. Dobrze, i teraz zanim odpowiem na to pytanie, przyjrzyjmy się tutaj poszczególnym odpowiedziom, może której z nich uda się wyeliminować tak od razu. No zobaczmy na przykład p równe, weźmy sobie p równe 1, tak? Co to jest za szereg dla p równego 1? No to co to znaczy? Mamy 1, minus 2, plus 3, minus 4, plus 5 i tak dalej. Znaczy to jest taki szereg minus 1 do potęgi n plus 1 razy n, tak? Szereg od n równego 1 do nieskończoności. No to widzimy, że wyraz ogólny tego szeregu, no co do wartości bezwzględnej, rośnie. Prawda? Mamy 1, 2, 3, 4, a zatem ten szereg no, nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregu, dlatego że wyraz ogólny dla szeregu zbieżnego musi dążyć do zera. Aha, czyli na pewno dla p równego 1 ten szereg nie jest zbieżny. No dobrze, no to możemy którą odpowiedź wyeliminować? No, na pewno nie jest prawdą, że jest zbieżny dla każdego p większego od 0, jak właśnie sprawdziliśmy, że dla p równego 1 nie jest zbieżny. Czyli to na pewno nie. No, skoro nie dla wszystkich p większych od 0, to z pewnością nie dla wszystkich liczb rzeczywistych. Dobrze, zostały nam dwie możliwości. P mniejsze od 1. No dobrze, może spróbujmy sprawdzić sobie na przykład p równe 1 druga. P równe 1 druga, czyli to jest pierwiastek, tak? Czyli nasz szereg wtedy wygląda tak. Może zmienimy kolor dla p równe 1 druga. Czyli mamy tak, pierwiastek z 1 minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4 plus i tak dalej. Czyli może zapiszmy jeszcze raz w tej postaci. Suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n plus pierwszej razy pierwiastek z n. No i mamy podobną sytuację. Znowuż wyraz ogólny, czyli wartość bezwzględna wyrazu ogólnego, to jest pierwiastek z n. No i oczywiście nie tylko, że to nie dąży do zera, ale wręcz dąży do nieskończoności. Czyli również dla p równego 1 druga ten szereg nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregu, zatem na pewno nie jest zbieżny. Czyli również ta odpowiedź nie może być prawdziwa. No dobrze, więc taką metodą właściwie zgadywania troszkę, a raczej eliminacji, skoro wiemy, że jedna z tych odpowiedzi musi być prawdziwa, to jedyną, która w ogóle ma szansę być prawdziwa, to jest dla p mniejszego od zera. Więc właściwie zadanie zostało rozwiązane, ale może, prawda, pozostaje pewien niedosyt, prawda, dlaczego tak jest, więc ja może przypomnę, dla takich szeregów naprzemiennych mamy kryterium Leibnica, tak, czyli może przypomnę takie kryterium Leibnica, więc mamy ciąg AN, który jest monotoniczny, no, czyli rosnący lub malejący, oraz granica przy n dążącym do nieskończoności jest 0. No, te dwa warunki oznaczają, że, prawda, że albo ciąg AN jest dodatni, malejący i dąży do zera, albo ujemny, rosnący i też dąży do zera. Wtedy taki szereg od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n. Znaczy tu jest n, czy n plus 1 to jest wszystko jedno, a n jest zbieżny.
Czyli krótko mówiąc, ten szereg, te dwa warunki wymuszają, że ten szereg ma ustalony znak. Właśnie albo jest stale dodatni i maleje do zera, albo jest stale ujemny i rośnie, ale też tylko rośnie do zera. W każdym razie granica ma zero. W każdym razie ten szereg ma ustalony znak, no i ten szereg ma naprzemienne znaki. Dobrze, i to jest właśnie kryterium Leibnica. No dobrze, i teraz mamy taką sytuację. Prawda? Jeżeli P jest mniejsze od zera, dla P mniejszego od zera, to taki ciąg AN równe N do P tej, no to właśnie, to tak, to jest dodatni i jaki? I malejący, prawda? I malejący. Dlaczego? Dlatego, że jak podzielimy AN plus 1 przez AN, tak, czyli to jest N plus 1 do P tej przez N do P tej, czyli to jest N plus 1 przez N do P tej, czyli to jest 1 plus 1 przez N do P tej. Teraz jeżeli P jest ujemne, to to jest pewna liczba, która jest większa od jedynki, no i do potęgi ujemnej, czyli ta liczba jest mniejsza od jedynki. Wobec tego iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest mniejszy od jedynki, no to oznacza, że ten ciąg jest malejący. No i oczywiście granica takiego ciągu dla P mniejszego od zera to jest 0, prawda? Granica przy n dążącym do nieskończoności n do p tej jest 0 dla p mniejszych od zera. Prawda? Pomyślmy na przykład p równe minus 2, tak? P równe minus 2, czyli mamy taki ciąg n do minus drugiej, czyli po prostu 1 przez n kwadrat. Prawda? Jeżeli p jest równe minus 1 druga, no to nasz ciąg jest n do minus 1 drugiej, no to jest 1 przez n do 1 drugiej, czyli 1 przez pierwiastek z n. Prawda? Czyli rzeczywiście dla każdego p mniejszego od zera nasz ciąg tutaj jest ciągiem monotonicznym i ma granicę 0 w nieskończoności, zatem kryterium Leibnica mówi, że ten szereg naprzemienny jest zbieżny. Czyli dla każdego p mniejszego od zera i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.